17 września 1939 roku na zajmowaną przez niemieckiego okupanta Polskę napadła Armia Czerwona. Zdaniem historyków napaść na Polskę we wrześniu 1939 roku była osobistą zemstą Stalina i jego generałów za zakończony niepowodzeniem najazd na Polskę w sierpniu 1920 roku. Atak niemiecki i radziecki w 1939 miał doprowadzić w ocenie wielu historyków do czwartego rozbioru Polski. Ten zamiar potwierdza też zachowana mapa, na której oznaczono linię demarkacyjną między terenem, który miał zostać włączony do III Rzeszy i obszarem przyłączonym do terytorium Sowietów. Do Suwałk czerwonoarmiści wkroczyli tuż po 20 września 1939 roku. Nasza ziemia stała się na kilka tygodni źródłem nieporozumień między okupantami. Niemcy chcieli Suwalszczyzny z uwagi na jej walory przyrodnicze. Stalin uległ. W pierwszej połowie października na mocy układu o przyjaznych granicach zawartego pomiędzy okupantami Niemcy w swoistym prezencie otrzymali od Stalina Suwalszczyznę. W 79. rocznicę napaści hołd bohaterom września oddały lokalne władze, przedstawiciele suwalskich szkół, nieliczni już kombatanci, mieszkańcy miasta. Oczywiście te bolesne karty naszej historii powinny być w podręcznikach, powinny być przedmiotem lekcji historii dla naszych najmłodszych mieszkańców. A przede wszystkim powinniśmy robić wszystko, żeby oddawać hołd, pamiętać o tych wszystkich osobach, które na ołtarzu ojczyzny złożyły to, co mają najcenniejsze, czyli własne życie. Poniosły śmierć w trakcie II wojny światowej, o tych wszystkich, którzy zginęli w obozach koncentracyjnych, w sowieckich łagrach, byli prześladowani politycznie i tułali się po świecie z dala od naszej ojczyzny. Dziękujemy Wam, drodzy weterani, kombatanci, za niepodległą Rzeczypospolitą. Choć ziemia suwalska była w rękach niemieckich, Rosjanie w 1941 roku podjęli decyzję o oczyszczaniu wschodnich ziem polskich. Rozpoczęły się wywózki na Syberię. Czas okupacji i zsyłek tak zapisał we wspomnieniach Zygmunt Poczobut, zesłaniec z Sybiru, świadek tragicznych wydarzeń z czasu II wojny światowej. Polak bez sądów na podstawie podpisu Stalina strzałem w tył głowy w lasach Katyna, Miednoje, Charkowa, tysiącami do dołów, znanych i jeszcze nieznanych, wrzucano. Ludzie nauki i kultury, największe umysły, cała inteligencja, posiadacze ziemscy, właściciele przemysłu, urzędnicy państwowi, w mroźne zimy i gorące lato całymi rodzinami w wagonach bydlęcych wieziono przez pustkowia tygodniami na Sybir katorgę. Dniami i nocami z zachodu na wschód jechały pociągi wiozące zesłańców. Przed Uralem część konwojentów wracała z powrotem. Na bezludziu asystent pociągu przejmowały sępy i stada wilków zgłodniałych. Jedni i drudzy, wiedzeni instynktem, liczyli na zdobycz wyrzucaną z pociągów. Jak napisać, co wyrzucano? Na pewno nie produkty. Dużo ludzi wywieziono wagonami. Nie wszystkie dotarły na miejsce. Lecz się nie martwmy, wszak Bóg jest z nami, wszak nam nie będzie źle tak wciąż. Delegacje po uroczystości pod pomnikiem bohaterów września przemieściły się na cmentarz przy ulicy Bakała Rzepskiej. Tam złożono kwiaty pod pomnikiem Sybiraków.